Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A porannym gościem radia RDN Nowy Sącz jest Patryk Wicher, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, szanowni państwo, witam pana redaktora. Chciałem zacząć od tematów pogodowych, bo te ulewy, nawałnice, klęski żywiołowe, tak trzeba powiedzieć, w czerwcu, również w lipcu dotykały region sądecki. W takich sytuacjach mieszkańcy, gminy, te samorządy muszą liczyć też na wsparcie z góry, że tak powiem. Tak, panie redaktorze, ostatnim czasem nasze tereny, Południowa Małopolska szczególnie, była dotknięta licznymi klęskami żywiołowymi, które przyniosły wiele strat tych materialnych, ale także oczywiście wiele takiego niepokoju wśród mieszkańców, no, którzy patrząc w niebo nie wiedzieli, co za chwilę się może wydarzyć. W związku z tym oczywiście pan premier, pan wojewoda i wszystkie służby stanęły na wysokości zadania, błyskawicznie reagowały, usuwając wszystkie skutki tych tragicznych wydarzeń. Oczywiście są teraz szacowania strat, one będą jeszcze pewnie trwały. Później będą oczywiście oceny tego, rozważania w Urzędzie Wojewódzkim, no i pozyskiwanie tych środków na odbudowę z różnych źródeł. W związku z tym, moi drodzy państwo, my też musimy tu wdrożyć pewne rozwiązania. My też z grupą posłów przygotowaliśmy taką interpelację, żeby mapy powodziowe rozbudować o nową mapę, na której zaznaczalibyśmy miejsce błyskawicznych wydarzeń, tych pogodowych, tych podtopień, ale w tych tylko i wyłącznie miejsc, w których mamy powtarzalność tych zdarzeń. W związku z tym taka mapa pozwoliłaby nam określić te miejsca, powiedzmy, niebezpiecznie w powodziach błyskawicznych, no i też Polskie Wody by mogły tam stopniowo w ramach posiadanych środków i czasu projektować rozwiązania i je wdrażać w życie, zabezpieczając te miejsca, żeby je później wykreślać z tej mapy niebezpieczeństw i też podnosić to bezpieczeństwo mieszkańców, ich mienia i nie tylko. W związku z tym zobaczymy, jaka będzie odpowiedź, zobaczymy, jak te prace pójdą, w jakim kierunku, ale to są bardzo ważne, istotne działania naszych mieszkańców. Wydaje się też, że tu też potrzeba może bardziej takich konkretnych działań, w sensie też mieszkańcy, z którymi rozmawiamy, mówią o tym, że kwestia regulacji rzek, potoków, że bez tego przy tak intensywnych deszczach znowu będą podtopienia. Czy jest szansa na jakieś działania, szybkie działania w kwestii regulacji rzek, potoków? Tu między innymi był podnoszony temat Łubinki, która zalewała mieszkańców Nowego Sącza i najbliższych okolic. Szanowni państwo, regulacja oczywiście jest istotnym elementem, ale także trzeba pamiętać, że nie wszędzie da się regulować naturę. Natura czasami potrzebuje tego rezerwuaru rozlewisk i miejsc, w których musi ta wystąpić, żeby na przykład nie zalać terenów miejskich czy tych poniżej. W związku z tym regulacja tam, gdzie jest konieczna, musi być wykonywana i będzie wykonywana z biegiem projektów właśnie, które na tej mapie byśmy wskazywali i realizowali, ale także z drugiej strony, moi drodzy państwo, my też musimy dbać o to bezpieczeństwo. Jeżeli taki potok idzie w naszym sąsiedztwie, czy też idzie przez nasze działki, sąsiaduje z naszymi działkami, bardzo ważnym elementem jest to, żeby też samemu podejmować akcje. Czasami, jeśli leży jakaś gałąź, jakieś drzewo jest powalone, poinformować o tym służby zawczasu. Jeśli nie reagują, to może gminę też może podjąć czasami starania, jeśli to jest mały obiekt, żeby go usunąć stamtąd. Musimy tutaj koordynować tą współpracę. Natomiast pojawia się też jeszcze inny aspekt. Oczywiście, że inwestycje są ważne, ale już dochodzą nas sygnały z oceny różnych wydarzeń powodziowych, że gdzieniegdzie pojawiają się budowle wykonywane przez osoby, które nie były nigdzie zgłoszone, a są technologicznie źle wykonane i one na przykład ograniczają przepływ wody w potok. I to też czasami powoduje, że na tych budowlach typu mostki gromadzą się duża liczba gałęzi, które są w czasie nawalnych napadów znoszone przez te wody. No i powstaje taka sytuacja niebezpieczna zatamowania i wylania tego potoku. W związku z tym koordynowanie tych wszystkich płaszczyzn działań, taka wspólna odpowiedzialność z jednej strony Polskich Wód, które powinny projektować i wykonywać się działania współpracy ze samorządem terytorialnym, ale także taka nasza wewnętrzna odpowiedzialność, żeby jeśli coś widzimy, że coś jest nie tak, zgłosić to, zareagować, czasami może samemu zareagować, ale także też jak już budujemy coś, to jednak dbać o to, żeby dostać zgodę, skonsultować się ze specjalistami, żeby na przykład taki mostek był, no nie wiem, trochę wyżej usadowiony, miał inny łuk, to jest nasza taka wspólna odpowiedzialność, i razem musimy to dbać, ale oczywiście inwestycje są bardzo, bardzo istotne.
Wracając jeszcze do Łubinki, tu pojawiały się informacje, między innymi mówił o tym wicewojewoda małopolski Józef Leśniak, że w budżecie na przyszły rok powinny być pewne przesunięcia, które pomogą wykonać te regulacje właśnie w przyszłym roku. Czy to się potwierdza, czy faktycznie tak będzie? My chcemy stworzyć tą mapę, tak, a więc w naszym regionie Łubinka to była jeden z punktów, który bardzo dokuczył mieszkańcom, zalewając i niszcząc ich dorobek życia. To jest wielką tragedią, ale takich miejsc też mieliśmy kilka innych, w związku z tym właśnie my chcemy kompleksowo rozwiązywać te tematy, stworzyć tą mapę wydarzeń błyskawicznych, powtarzalnych, a to miejsce na Łubince jest powtarzalne i to wielokrotnie, od lat. W związku z tym, że jest jeden z priorytetowych miejsc, które by tam takiej mapie mogło się znaleźć. I na takiej mapie oczywiście Polskie Wody by zaprojektowały rozwiązanie i w ramach posiadanych środków realizowałyby wykonanie tej inwestycji. Tak, to jest jedna z ważnych inwestycji. Będziemy się starać, żeby, tak jak pan redaktor powiedział, czy to w przyszłym, czy też ja słyszałem datę 23 wykonalności tego projektu, ale może uda się projekt 22, żeby tak to wyglądało. Jak ocenia pan pomysły miasta Nowego Sącza, na co Nowy Sącz chciałby złożyć wnioski, żeby zdobyć dofinansowanie na inwestycje, jeżeli chodzi o Polski Ład? W poniedziałek zorganizowaliśmy z panią poseł Anną Paluch, kolegami senatorami Witorem Durlakiem, Janem Hamelskim, z panem marszałkiem Witoldem Kozłowskim takie duże szkolenie, spotkanie z dyrekcją BGK-u regionalną, które zostaje wysłane przez centralę, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania, jakie inwestycje, jak to aplikować, jakie inwestycje najlepiej dawać. Z tych 61 samorządów gminy, które funkcjonują w naszym okręgu, było blisko 40 wójtów, była pani też starościna Gorlicka, byli też przedstawiciele tych samorządów terytorialnych i razem dyskutowaliśmy na ten temat. No akurat przedstawicieli miasta Nowego Sącza na tym spotkaniu nie było, choć też oczywiście zaproszenia wyszły. Natomiast, tak jak mówię, miasto przygotowało wnioski aplikacyjne. Wnioski aplikacyjne są w trzech kategoriach. Kategoria bezlimitowa, kategoria do 30 milionów i kategoria do 5 milionów. W związku z tym obwodnica wschodnia, bo taka jest też zaproponowana, czy też obiekty sportowe na Zawadzie, które są też bliskie mojemu sercu, czy też inne te inwestycje zgłoszone są bardzo istotne dla mieszkańców Nowego Sącza. Większość gmin ma problem z wodą i z kanalizacją i te bezlimitowe projekty dają w tym kierunku. Nowy Sącz ma to błogosławieństwo, że te inwestycje kanalizacyjno-wodne zostały już wykonane. Dzięki temu dzisiaj możemy sobie pozwolić, żeby te pieniądze alokować w innych inwestycjach, w inwestycjach drogowych, sportowych, infrastrukturalnych, a więc to rodzi nadzieję, to rodzi na błyskawiczne inwestycje, na wsparcie samorządów, ale co jest najważniejsze, panie redaktorze, to jest dopiero pierwszy pilotażowy rzut z 20 miliardów złotych. Już w miesiącu wrześniu będzie drugi rzut, ale także będą pojawiały się co roku te rzuty, bo ten program ma być wieloletni, program dziesięcioletni, 600 ponad miliardów złotych. Dlatego też, ponieważ tam jest zasada, raczej panuje zero-jedynkowa, to znaczy jest 95% dofinansowania, do 95% dofinansowania i jeśli ktoś składa na 30 milionów, to raczej dostanie te 95%, albo ich nie dostanie. Czyli jest 0,1, tak, żeby nie dzielić się inwestycji, żeby te inwestycje już były realizowane w całościowo, tak, bo na tym nam bardzo zależy, ale te wnioski, które odpadną, można złożyć w następnych alokacjach środków, a tych alokacji będzie kilka rocznie, więc bardzo się cieszę, że miasto Nowy Sącz, że władze miasta Nowego Sącza już przygotowały te 3 wnioski, te 3 lokacje. Będziemy walczyć o to, żeby te środki jak najlepszej i większej ilości spłynęły do naszego regionu. Natomiast też nie można liczyć, że od razu wszystkie wnioski będą zrealizowane, czy też będą zaakceptowane wszystkie naraz, ale tak jak mówię, tych alokacji środków będzie dużo, dużo, dużo więcej, a więc wszystkie samorządy i ich potrzeby będą systematycznie będzie realizowane. To teraz o inwestycjach trochę w dalszej perspektywie, ale jakże ważnych dla regionu sądeckiego i nie tylko. Sądeczanka i kolej Podłęże Piekiełko powstaną? Tak, panie redaktorze, w dniu wczorajszym miałem bardzo dobre spotkanie przy okazji akurat innego spotkania z panem ministrem Bittelem, Andrzejem Bittelem. Pan minister jest wiceministrem w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiedzialnym bezpośrednio za kolej i budowę infrastruktury kolejowej. Pan minister podtrzymał, że Podłęże Piekiełko już zresztą jest zrealizowane, też trwa już modernizacja linii Nowy Sącz-Chabówka.
W tym roku są rozpisywane już przetargi na jej elektryfikację, przygotowanie tych stacji 4, które pozwolą zelektryfikować tą część. Też już jest opisany też projekt centralny, centralnego portu komunikacyjnego i tak zwanego układu komunikacyjnego kolejowego na południe Europy. W związku z tym szprychy są dynamicznie realizowane. Tak jak można, chodzi, że podłęże Piekiełko ma już przecież zgodę środowiskową na te przebiegi, a więc podłęże Piekiełko, moi drodzy Państwo, jest już realizowane, tak? Te poszczególne etapy, poszczególne inwestycje, które nas zbliżają. Oczywiście główna część inwestycji, czyli budowa torów już na tej dalszej części brakujących, no ta jeszcze czeka formalnie do zatwierdzenia środków finansowych. Natomiast to, tak jak pan minister mówił, czekamy jeszcze na uzupełnienie i dokończenie pewnej dokumentacji. Jak ona będzie skończona, wtedy będzie składany wniosek o zapewnienie finansowania i to finansowanie na pewno będzie zrealizowane. Tu się od nas ten temat nie martwimy, a też w dniu wczorajszym, niż pierwsze spotkanie, miałem spotkanie z panem ministrem Andrzejem Adamczykiem. Rozmawialiśmy też właśnie o ciekach wodnych, rozmawialiśmy też o rzece Kamienica. Jak państwo wiecie, ma być tam ta pierwsza inwestycja na 4 stopniach zrealizowana za 10 milionów zlecone z ARiMR-u do Polskich Wód, jeśli chodzi, o której już mówiliśmy i też rozmawialiśmy o dalszych inwestycjach na rzece Kamienica i Dunajec, a także na wylocie rzeki Kamienica do Dunajca, bo tam następuje pewna erozja dna, którą też trzeba zatrzymać. Rozmawialiśmy też m.in. o Sądeczance, a także o innych inwestycjach w regionie. Tutaj oczywiście obwodnica Limanowej, oczywiście budowa obwodnicy Nowego Targu, oczywiście rozmawialiśmy też o elementach piwnicznej, obwodnicy piwniczej, rozmawialiśmy też o mniejszych rozwiązaniach komunikacyjnych typu ronda, zjazdy wzdłuż 75 Nowy Sącz Krynica. Więc moi drodzy Państwo, tych poruszaliśmy wiele bardzo cennych inicjatyw, ale także wczoraj z kolegą, z którym przygotowywałem z pewnym zespołem naszą autorską ustawę na temat dróg we władaniu, które są we władaniu gmin, ale nie są ich własnością, a są zajęte pod drogi, które jest gigantycznym problemem dla gmin, dla samorządów, dla mieszkańców w rozwiązaniu kwestii dojazdowych, czy też zatwierdzania tych pewnych elementów. Ta ustawa, moi drodzy Państwo, też pomalutku nabiera ciała. Ale o tym będziemy mówić, kiedy już przyjdzie czas, kiedy już zobaczymy, że ten proces legislacyjny jest rozwinięty. A więc nie tylko, że rozwiązania legislacyjne, nie tylko, że starania o środki finansowe, nie tylko, że omawianie inwestycji, a więc doskonała, bardzo dobra rozmowa, która odbyła się też z panami ministrami. Jeżeli chodzi o te najważniejsze inwestycje, to podłęże Piekiełko powstanie szybciej niż Sądeczanka? Takie są rokowania? Proces trwa, tak? Proces jest zakrojony, on też ma swoje oczywiście założenia. No przewidywane 27-28 jest przewidywane podłęże Piekiełko, tak? Jeśli będzie wszystko dobrze szło, może nawet 26-27, a Sądeczanka była przewidywana na 26-27. Teraz wiemy, że czekamy na złożenie dokumentacji do oceny środowiskowej, która ma nastąpić w miesiącu wrześniu. No ale trzeba też być realistą, a więc ja bym powiedział 29, gdzieś mniej więcej w tej perspektywie. Pan minister Weber ostatnio, kiedy aktualizowano harmonogram i też odpowiadał na pytanie dotyczące Sądeczanki, odkreślił, że przecięcie wstęgi i otwarcie drogi nastąpi w planach ministerstwa w 29, najpóźniej w 29 roku. Czy coś zmieniło się w temacie zgody albo niezgody samorządów co do przebiegu, o czym też mówił pan minister infrastruktury podczas wizyty na moście w Kurowie? Z drugiej strony, kiedy rozmawia się z samorządowcami, między innymi pytałem o to wójta gminy Łososina Dolna Andrzeja Romanka, on natomiast mówił, że zgoda jest, że najbardziej taki zgodny jest wariant tak zwany samorządowy z tym takim większym tunelem pod Justem. Gdzie jest ta wersja właściwa? Wszystko wyjdzie z decyzji środowiskowej. Zgłoszone są 3 przebiegi i dopiero ocena środowiskowa i ten cały proces pokaże nam, który przebieg jest najbardziej akceptowalny, który przebieg jest możliwy. A więc na dzień dzisiejszy preferowany jest wskazany jeden wariant, ale nie jest wykluczone, że te 2 pozostałe warianty nie będą zrealizowane. W związku z tym czekamy na decyzję środowiskową. Ona wszystko nam powie. Wspomniał pan wcześniej o rzece Kamienica, z tym tematem wiąże się też ulica Jamnicka w Nowym Sączu i most, który jest wyłączony, jest tam most tymczasowy postawiony przez wojsko. Jakie są szanse, bo tu miasto Nowy Sącz potrzebuje też wsparcia właśnie rządowego, żeby móc od nowa pewnie ten most postawić, tak? Myśleliśmy, że będzie to realizowane w środków powodziowych, zmieniły się od tego roku środki powodziowe, no niestety nie było pełnej dokumentacji w ubiegłym roku. Ta dokumentacja powstała, została dokończona. Bodajże jeszcze kilka dni temu nie było jeszcze też zgody budowlanej, ale
rozumiem, że zgoda budowlana to jest kwestia tylko czasu, bo to przecież wydaje powiatowy czy też miejski inspektor budowlany, ale to jest tylko pewnie już formalność. W związku z tym, no teraz miasto może zgłaszać tą inwestycję, no choćby na przykład w tych projektach, o których pan redaktor zgłosił, no miasto uznało, że to zadanie widać nie będzie aplikowane z tych środków. Są też inne środki, bo są jeszcze fundusze drogowe, nie tylko. No to wszystko trzeba rozważyć, przeczytać, a trzeba zdecydować, jak się pokładzie akcenty inwestycyjne. Teraz mamy most techniczny, most wojskowy. No i teraz będziemy czynić starania, żeby ten most no, był, no, dopóki nie będzie nowego mostu. No, to jest logiczne, że nie możemy mieszkańców zostawić bez jakiejś pomocy. Czyli raczej nie będzie sytuacji, że w przyszłym roku wojsko zwinie ten tymczasowy most i już nie będziemy takiej możliwości. Panie redaktorze, no to miasto prowadzi rozmowy. To już trzeba rozmawiać z panem prezydentem, na jakim etapie rozmawia z wojskiem. Jeśli będą problemy, my też oczywiście włączymy się do rozmów, do negocjacji. Oczywiście my rozmawiamy, bo z Ministerstwem Obrony Narodowej też mamy intensywny kontakt. Też trwają rozmowy na temat jednostki wojskowej, wojnorowej. Trwają rozmowy dokończające, bo już, żeby państwo już wiedzieli, jest decyzja też o zorganizowaniu WOT-u w Nowym Sączu. Ostatnio otwieraliśmy jednostkę WOT-u w Limanowej. Już jest też decyzja, że będzie jednostka WOT-u w Nowym Sączu zlokalizowana. A więc też rozmawiamy jeszcze o jednostce, o trzeciej brygadzie Strzelców Podhalańskich i lokalizacji potencjalnie wojnarowej. Przy okazji też rozmawiamy oczywiście na temat wypożyczenia tej infrastruktury wojskowej. No tematy są na biegu. To kiedy miałaby powstać ta jednostka Wojsk Obrony Terytorialnej w Nowym Sączu? To ona zacznie się w tym roku. Tu już będą projekty robione, już jest umowa z Strażą Graniczną podpisana. Projektowanie potrwa pewnie do pół roku ze zgodami, bo tam jest budynek zabytkowy, tam trzeba wykonać modernizację piętra. A więc myślę, że w przyszłym roku prace budowlane, inżynieryjne, jednostka pewnie będzie już powołana, a więc fizycznie wprowadzą się początku 2023 roku. Na pewno będziemy się dalej przyglądać również i tej sprawy. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Naszym porannym gościem był Patryk Wicher, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, dobrego tygodnia. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.